Porozmawiamy o serialach. Pani ulubionym serialem jest? Mam kilka, to znaczy ja w ogóle nie oglądam tak naprawdę polskich seriali. No właśnie, oglądam, rzadko oglądam polskie filmy. Jeżeli oglądam polskie filmy, to takie bardziej właśnie kultowe. Natomiast jeśli chodzi o seriale zagraniczne, to byłam pod ogromnym wrażeniem Fargo. Mhm. Czekamy na drugi sezon cały czas. Czekamy na drugi sezon. Breaking Bad bardzo mnie wciągnął, podobał mi się. Ostatnio próbowałam Hannibala oglądać, natomiast byłam zawiedziona, jeżeli chodzi o dobór aktorów. Jakby zupełnie wszyscy tu są tak? Po prostu absolutnymi fanami Mikkelsena, że to mistrz świata w tej roli. Jakoś inaczej sobie Hannibala wyobrażałam. Bo ja chyba źle zacząłem. Właściwie pytanie brzmi, jak przy tak zajętym, czy przy tak zajętym życiu ma Pani czas na seriale? Tak, ja bardzo dużo oglądam wieczorami telewizji, to znaczy nie tej telewizji, która jest... Takie czasy, tak, tylko ogląda się to, co się lubi. Tak. No to z tym Hannibalem to zaskoczenie, bo z drugiej strony chciałem też porozmawiać chwilę o Pani doświadczeniach serialowych, bo to przede wszystkim Tancerze. Swoją drogą, ten serial mam wrażenie, że trafił w swój moment, no bo wtedy to zainteresowanie tańcem było wielkie. Czemu on nie jest do dzisiaj wielkim hitem? Nie wiem, wydaje mi się, że telewizja do tej pory troszkę tego żałuje, przynajmniej jak rozmawiam z ludźmi z telewizji, czy nawet z producent, to uważają, że jednak powinni byli dać szansę na kolejny sezon temu serialowi. I jestem zaskoczona też odbiorem ludzi, to znaczy, że ludzie po tylu latach, bo to jednak minęło już sporo czasu od bodajże około 5 lat, czy 4, do tej pory pamiętają i moją rolę z tego serialu, i sam serial, i pytanie zawsze to samo, dlaczego został zdjęty z anteny. Natomiast dla mnie to było coś fantastycznego, bo byłam dosyć świeża, jeśli chodzi o swój pobyt w Polsce. Ja przyjechałam w 2008 do Stanów, no i zdarzyło mi się jedna z głównych ról w serialu, gdzie miałam tą rutynę, miałam zapewnione tyle i tyle dni zdjęciowych. No i samo bywanie z aktorami pokroju Magdaleny Walach, czy Wojtka Mecwaldowskiego, czy Marcina Dorociskiego, jeszcze przed tym jego takim ogromnym wybuchem, boom. No to było coś bezcennego. I tęskni Pani za tym? Za taką porządną rolą w serialu? Bo od tego czasu zdarzają się wielokrotnie... Tak, z jednej strony oczywiście, tak jak pewnie każdej aktorce, marzy się ambitna rola w filmie fabularnym. Na przykład u Skolimowskiego. Dlaczego nie jestem w 11 minutach? Tylko 11 minut. Z drugiej strony serial zapewnia, daje jakieś poczucie właśnie komfortu psychicznego i tego, że jest jakaś stałość. Ostatnio to były te dziewczyny ze Lwowa, tak? Które jeszcze nie są wyemitowane. Tak, no często zdarzają się epizody tak zwanych, znaczy główna rola w odcinku. Ostatnio to było właśnie tak, dziewczyny z Lwowa. I fajne są te dziewczyny, bo jeszcze nie widziałam. Ja też nie oglądałam jeszcze. Wiem, że to był pierwszy odcinek. Natomiast dziewczyny, same dziewczyny grające są fajne. Jesteśmy tuż przed festiwalem w Gdyni i tam będzie Pani film, acz taki nie... Nie mainstreamowy. Nie mainstreamowy i niepełnometrażowy. Nie mainstreamowy, tak. Niepełnometrażowy, natomiast jest to konkurs główny, więc się bardzo cieszymy. Film nazywa się Test, w reżyserii Teresy Czepiec, która w ogóle z zawodu zaczęła od architektury i bardzo fajnie bawi się formą w filmach. Jej poprzedni film, Super Jednostka, radzi sobie znakomicie, jest jakimś faworytem do listy nominowanych do Oscara. Polski faworyt, tak. Więc bardzo, bardzo. Ale tam widziałem w opisie tego filmu, że nie tylko Pani w nim gra. Konsultacja scenariuszowa bodajże tak jest napisane.
jak został mi podany ten temat, ponieważ jest to temat w jakimś sensie, który jest mi bliski, bo poruszam się w tej sferze show biznesu chcąc, nie chcąc, a film mówi o można powiedzieć, o kulisach show biznesu, to bardzo dużo z Teresą po prostu siedziałyśmy przy kawie i rozmawiałyśmy na ten temat, więc stąd. Czyli rozumiem, że nie jest to nowa konsultacja scenariusza. Nie jest to kolejna nowa droga kariery, tylko w tym wypadku. No bo nie będę się zabierać za kolejną rzecz, której i tak nie potrafię robić wiele dobrze, więc. Wszystko jest kwestią wyuczalną. Pytanie, które pewnie słyszała Pani dziesiątki razy, to tak naprawdę kim Pani jest? Czy bardziej aktorką, czy bardziej dzisiejsze czasy wymagają z jednej strony eklektyzmu i wielofunkcyjności, ale z drugiej strony ludzie lubią sobie mieć poukładane, kto jest kim w tym świecie przede wszystkim. Tak. Z zawodu jestem aktorką, natomiast zamiłowanie, aktorka, w której muzyka w duszy grała, tak? Aktorka śpiewająca. To mamy coś takiego w tym kraju dość częste, ale często kojarzę Panią, bardziej Pani śpiewa niż gra. To wynika to z tego, że zaczęłam od wydania płyty. Nie było mnie w Polsce przez wiele lat. Znaczy, to co było pierwsze, ludziom się kojarzy bardziej. Tak mi się wydaje, że tak. No dobrze. A nie myśli Pani, skoro tyle lat spędziła Pani w Stanach, o tamtym rynku serialowym chociażby? Bo pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Maćkiem Szczurem, który opowiadał mi, że tak naprawdę tam są takie dwa momenty w roku, tak, kiedy wszyscy są potrzebni, wszystkie łodzie, wszystkie ręce na pokład, bo tyle kręcą tych pilotów, tyle kręcą tego, że tak naprawdę niemal każdy znajdzie tam w Los Angeles wtedy w jakimś pilocie jakąś fajną pracę. To znaczy, jestem troszkę rozgrożona tym, że po skończeniu szkoły aktorskiej bardzo tam dobrej i renomowanej, nie, jakoś tam nie wykorzystałam tego momentu tuż po szkole i jakichś tam swoich konekcji. W tym momencie mam małą córkę, która ma 10 miesięcy i właśnie uczy się chodzić, więc te podróże do Stanów nie byłyby takie proste, jak mogłoby to być kiedyś. Natomiast ja cały czas mam jakąś tam nadzieję i mam, wydaje mi się, czasami więcej znajomych tam niżeli tutaj, więc może coś się wydarzy. Może jak córka troszkę podrośnie. No dobrze, to czekamy na jakiś dobry serial w takim razie również z tej strony. Dziękuję. I wtedy mam nadzieję, że porozmawiamy dłużej o rynku w kolejnej sezonie czego? Gry o Tron zagrać na przykład, proszę bardzo. To blisko, to nie końcem w Irlandii, więc nawet nie ma tak daleko. No tak, tak. Teraz mieliśmy Gwiazdę Wikingów w Polsce, to jest serio. Nie oglądałam. To jest kanał History i po prostu bardzo dobrze oddana historia Wikingów, no a tam jest sporo, wbrew pozorom, tam jest bardzo dużo twardych ról żeńskich, bo panie Wikingowie były równie twarde jak panowie Wikingowie i o tym też jest ten serio. Czyli równouprawnienie, no właśnie, super. Dziękuję.